O, Matko Bosku. Dobry wieczór, witam serdecznie.
na spóźnionym streamku kasztanowym. Ojejku. Już tylko doprowadzę to do ładu wszystko. O. Siemanko Tymgan. Dobry wieczór. Witaj Larond. Nie mogę się doczekać, gdy zobaczę się po raz pierwszy kolejnego, po raz kolejny takiego przystojniaka. Masz na myśli Kratosa? Siema Losik. Dobry, witam was. Jak tam wam dzionek minął? Miał być stream o 20. Ale... ale mnie zmogło. Troszeczkę z małą, jak ją usypiałem, także... Mówił kasztanie. Nie, nie kojarzę, jakoś jakiś random. Dzisiejszy stream sponsoruje Tarczyński. Żartowałem. Podam się przywitać i znikam, aby sobie mocno spoilery narobić. Przyjemnego grania. Dzięki, Papa Belzemont. Trzymaj się. Miłego wieczorku. Dobra, to trzeba chyba to jeszcze raz obrócić. Bo my chyba musimy generalnie to obrócić, żeby to było obrócone nad wodę. Obrócić, żeby było obrócone. Każdy kiedy przy patrol będzie kończony, znaczy co? Co? Dobra, spróbujemy zejść. Bo ja mam te platformy wyłączyć. Ja już widzę to tłumaczenie. Tu chyba pewnie chodzi o to, że ja mam je po prostu zniszczyć. Tak, panie Larond? Zamieniam się w uszy. Jakie książki polecasz? Jak ja bym jeszcze czytał? Powiem ci szczerze, Laron, że tą książkę, którą teraz czytamy niekiedy na streamku, mianowicie Blade Runnera, od znanego fantasty Filipa Dicka, nie wiem jak on się tam... No to czy androidy marzą o elektronicznych owcach, nie? Bardzo fajnie napisane. Prosta książeczka, cieniutka, rozdziały zwarte, mega spoko. Mogę już na tym czwartym rozdziale szczerze polecić. Chyba nie w tę stronę, wiecie? Aha. Film polecam. Film to jest jeden w ogóle z moich ulubionych obrazów. Łowca androidów Ridleya Scotta. Piękny film, naprawdę. Rewelacja. Film, który definiuje gatunek cyberpunku w ogóle. Wiesz co? Nie tyle co sam finał filmu. Aczkolwiek jego realizacja, to jaki on ma klimat, jaką ma muzykę, jakie efekty specjalne, które swoją drogą się nie zestarzały w większości, bo są po prostu praktyczne.
To jest bardzo charakterystyczną cechą właśnie produkcji Ridleya Scotta. No tutaj grzechem by było nie przytoczyć pierwszego obcego. 8 pasażera Nostromo, gdzie też zastosowane są praktyczne efekty specjalne i one się w ogóle nie zestarzały. Także polecam Laron bardzo mocno. Łowca androidów. Drugą część też jest równie dobra. Może równie nie, ale jest bardzo dobra. Jak to wyłączyć? No dobra, tutaj jest ta platforma. Czyli 2019. Tak, tak. On ma taki podtytuł, nie? Chyba ten Łowca Androidów. No troszeczkę takie momentami, wiesz, granie na po prostu nostalgii panów. A nie. Aczkolwiek w dużej mierze film jest zrealizowany świetnie, nie? Nie no, mega polecam. Ryan Gosling tam też fajną robotę zrobił. Zresztą taki był szczyt jego kariery, moim zdaniem, aktorskiej. Ten okres, w którym ten... No, w którym ten film wyszedł. Fajne, fajne, polecam. No, Harrison Ford grał główną rolę w tym pierwszym, nie? No, Harrisona Forda możemy kojarzyć właśnie z Kina Nowej Przygody. Kochana Solo, Indiana Jonesa. A w Blade Runnerze naprawdę bardzo fajną postać wykreował. No, ścigany. Exactly. Ale ja chyba ten film tak dawno oglądałem, że musiałbym go odświeżyć. Kurde, tak mnie zmogło, po prostu położyłem się przed 19 z małą i obudziłem się w pół do 9. Miałem kilka rzeczy zrobić, ale zrobię najwyżej rano. Ale ta gra jest ładna, co? Piękna jest, śliczna. Jesteś piękna, gro. Dobra, jedna wieża załatwiona. Why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They need their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. What you just picked up there is pure Spartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. Spoko, jak zrobię to właśnie to poboczne, to wydaje mi się, że będę mógł wykraftować wszystkie części pancerza tego z Falzheimu. No fajnie, czyli warto. Warto robić te poboczne, bo one się skupiają na questach. Na gearze. I na rozwoju postaci. No to dobra. Lecimy tam. Jest jakiś skrót może? Może zadbali o to, żeby właśnie nie wracać się jak taki czajbus?
Chociaż to jest tak zaprojektowane, że pewnie będę mógł od razu tutaj. No dokładnie, jest skrót. Spoko. O, okej. Nope. Nope. Not here. But... A, też, no nie mogę. O kurde, jeszcze nie mogę. Guys, please. Chodzimy na dół. Nie wiem, czy wiesz, ale twórcy dziejów Corinis po raz 120 wracają do prac. A potem i tak zmieniają skład i jakiemuś randomowi losowa świeczka na stole zepsuje wizję artystyczną, więc zrobi 2,5 hektara mapy od nowa. Także przyspiesz tymi kręgami, nie w jakieś słabe tytuły. Okej. Okay. How did these rigs come to be? I had them built to harvest ore for armaments. Essentially. Nie, spokojnie. Przed tym, jak wydadzą dzieje Corini, zdążymy przejść na pewno kroniki. Jakbyś tym czytał harmonogram, to byś wiedział, że jutro kroniki będą grane. Jutro dzień niepodległości, także polska gra będzie grana, nie? Jak załatwić tego szpiega? On jest... On się ru... A, dobra, to pewnie. Z innego miejsca. Dobra, tu jest jakaś plaża. Smocza plaża. Ja tu byłem chyba już, nie? Na tej smoczej plaży. Byliśmy tutaj po południu chyba. Tak, byliśmy tam. No, 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 na pewno. Dobra, tu nie byliśmy. Mistyczna brama, nice. Po co komu God of War, Gofil? Jak tam w ogóle? Ty pierwszy raz przechodzisz Larond Gothica? Nie, aha, okej. Okay. Myślałem. Już myślałem. Nie wiem, ulepszać to, czy brać to? Nie wiem, czy lepiej to ulepszać, czy to sobie zrobić? To jest moje trzecie, no tak, w tym roku. Nie, zrobię sobie to. Hey, what happened to all the armor we made you already? I go ulepszę. I used it. Well, maybe try to make this one last longer. I will not. Krzysztof określił to jako choroba psychiczna. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Chyba dobrze zrobiłem. Czemu ja w ogóle noszę jakieś... Aha, bo one są najlepsze. Wow. Fajnie on wygląda. Tu też mogę ulepszyć. Pozbieram sobie na to.
Ale szczerze, to trochę trzy przejścia przynajmniej na wanili to za dużo w jednym roku. Zdecydowanie za dużo moim zdaniem. Panie Larond, raz wystarczyłby w zupełności. Jak bardzo lubisz gierkę. Na dół. Kurde, ale tu rzeczy. Własny idealny. Tam gadać się do jedynki, trzy podejścia, 24 godziny, bo po tylu latach tylko 8 godzin. No nie, ogólnie jedynka jest krótka. Jedynka to nie jest długa gierka. Jedynka ma bardzo mało questów. W porównaniu do dwójki i tej. Nara. No, typie. Już? Starczy? Dobra, mam szpiega Odyna. Na ziemię. O, ciekawe, zginąłem. Mam wrażenie, że będę miał za dużo gier co roku i to niestety same gry RPG. Wiedźmin 1 już od 2020 robię co roku, ale coś czuję, że Wiedźmin 3 będzie miał u mnie zaszczyt przechodzenia co roku. W tym roku nie przyszedłem, co prawda, ale grałem. No i możliwe, że Baldur, Icewind Dale i PSK. No to nie będziesz miał czasu. Przepraszam, nie będziesz miał czasu na odkrywanie nowych tytułów, zdecydowanie. Przypał trochę. No tak, no wiadomo, nie? No ja tak myślę, że czasami trzeba się jednak troszeczkę przemóc, że tak powiem. No jednak odpalić jakiś nowszy tytuł. No nie wiem, ja bym na przykład przeszedł Freedom Fighters po raz kolejny, nie? Ostatnio na streamie był przechodzony, nie tak dawno temu. To się dwa lata temu, no i już mam ochotę w niego zagrać, nie? To samo z Blade of Darkness na przykład. Tylko, że to są bardzo krótkie gry, nie? No.
świetny. Siema, Daszu. Siema, dobry wieczór. Przepraszam bardzo pana Dasza za poślizg, ale mało mu kładłem przed 19 spać. No, zaraz po tym, jak napisałem to na Discordzie, i mnie tak zmogło, że prawie 2 godziny spałem, w sensie do 8:30. Mi się pewnie kiedyś zanudzą te gry, czy Modern Challenge skończą. Właśnie, kurde, nie? Mam z mochem na PS1. O, na PS1 ja mam tak z Toy Story. Toy Story też nie było tak dawno temu kończone, chociaż no, no nie tak dawno, no półtora roku temu, nie? I to jest jedna z gier właśnie, które już na streamie zostały ukończone. Ale będę przechodził na bank jeszcze raz. Będziesz mógł wtedy grać w inny. No tak. Nie no, ile razy można kangurka KO przechodzić? Moim zdaniem jeden raz wystarczy w zupełności. Ale takiego Crasha trójkę mogę przechodzić kilka razy. Jeżeli nie w przeciągu roku, ale ogólnie. Fuck. Fuck. Fuck, 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 fuck. Masz, kurde, z Kamlota, typie. Spartan Rage. Wiem, że jest zamknięta skrzynia. Coś tutaj jest jakby taki... O, no właśnie. A, trzeba to zapalić. Dobra. Kangurka już wiec... No ja przeszedłem dwa razy, ale później jeszcze czasem wracałem, żeby pograć tego. Nie no, przecież ta gra jest tak drewniana. Jak ktoś tutaj wybrał za punkty, nie pamiętam, kurde, już kto, chyba Marillion wybrał. Nie pamiętam, szczerze mówiąc, przepraszam. Ktoś wybrał za punkty kangurka KO. To po prostu ta drewnota to masakra, nie? Ale no, udało się gierkę przejść nawet na innym streamie. No jak, przecież jest drewniany fest, panie. Mhm. Dobra, okej. Dobra, mamy skrzynię Norn. Po prostu granie jest na parę razy. Jakie wytłumaczenie w ogóle. Ale to wciąga, nie? Spoko, Larant. You okay, Mimir? To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource or mediocre blade, the dwarves lost a bit of themselves. Wow, czyli krasnoludy ogólnie nie lubią Odyna bardzo. Bo jest frajerem dętym. Tędy się chyba opuszcza lokację? Nie, tędy się nie opuszcza lokacji. O. O. A nie, byłem tu. O.
Dobra. No nic, no to spadamy stąd w takim razie. Tego co widzę, to wszystko jest tutaj już pobrane. Gdzie jest ta wieża? Aha, aż tam. A tu do góry, co jest w takim razie? No, it's still here. What? The island near the geyser. We need to get the key from it and unlock this door. We need eyes. Co to jest? Ciężki temat. Ciężki temat się zrobił. Dobra, nareszcie się challenge zaczął. Podoba mi się jedna rzecz. Wow. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz? Dupa. Dobry wieczór, pielgrzym. Witam serdecznie. Jak tam? Jak tam? No. Ale kontra weszła dobrze.
No, takie walki to ja lubię. Ale mi tnie słabszy naciel w tym drugim hotelu. O, ustabilizowało się, no to zapraszam. Zapraszam do oglądanka. Ile tam już jesteś nowy w czasie, panie? Dobra, trzeba go tu tutaj zmieść. No, tak i to pożyje. Ile planujesz wywczas? Siema Dominiczek, dobry wieczór, witam, milutko, znowu ta popularna gra bez dubbingu. Napisy tak, tutaj się rozchodzi o dubbing, wiesz? O brak polskiego dubbingu w fizycznych kopiach gry, pielgrzym. Odin would have wiped out every last dwarf in Svartalfheim. If he couldn't use their skills, no one could. A to nawet nie wiedziałem, pielgrzym. Mimir, how many stories have you told about Odin and Thor? And all the bad things they've done. Let's see how many we can remember. Seems like father could use his memory refreshed. My memory of them requires no refreshment. They invaded our home. Yeah, but I'm talking about history. All the other people they've hurt. Let's see. Okay. There was Thalmor, the stonemason. Aye. He quarreled with his son. Went into the night to find him. Found Thor instead. And there was Thalmor's son. Grimthor. To szkoda, że nie można strzelać z tego. Skąd mam go trafić? Pewnie potem będzie umiejętność strzelania. Wyspa Alberyka. Ja to tylko wiem tyle, co wyczytam. Sam nie gram, ale jakbym grał, to bym nawet nie pomyślał nad polskim dubbingiem. No, to znaczy, polski dubbing jest dobry. Jak zdążą wypuścić patcha, zanim skończę grę, no to sobie ustawię ten polski dubbing, ale... A, okej, to trzeba w szybkim czasie, czyli mamy 1-2. Właśnie okazuje się, że tylko dubbingu brakuje. Nie, 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 to będziesz miał na PC za rok, dwa dopiero. Tak, dubbingu tylko brakuje, aczkolwiek... No zajebali się, no. No w topa fest ogólnie, nie? Ale no, sam świat, ten, no napisali jak na Sony, to szybko odpowiedzieli, że pracują nad tym, nie? Udało się? Udało się.
Nie, że antypolak czy coś, ale dla mnie na palcach jednej ręki policzyć można nie tyle dobry, co znośny polski dubbing. Na pewno stare polskie dubbingi są mega spoko, nie? Takie sprzed 15-20 lat są naprawdę dobre momentami. Z nowszych dubbingów, no to nie wiem, czy ten w God of War nie jest jednym z najlepszych. Także, jak nie najlepszym. Powiem szczerze, że to moje, ten dubbing polski w God of War, tym w czwórce był lepszy od angielskiego. Naprawdę. Ale dubbing dubbingowi nierówny, trzeba mieć to na uwadze, bo no, tutaj no nie pasuje do niego ten głos. Przecież to słychać, że to czarnoskóry mężczyzna po prostu podkłada głos. Wielki, rosły. Polski dubbing znajdzie się drewniany, znajdzie się też dobry. Nie, naprawdę, dubbing dubbingowi nierówny. I nie porównujmy dubbingu na przykład z Battlefielda 3 czy z Battlefielda 4 do na przykład dubbingu w takim God of War, nie? Który jest naprawdę profesjonalnie przygotowany. Stopy, lecisz stopami. Robin Hood, legenda Sheryl, demonika, którą ogrywamy. Jak plany giereczkowe? Ktoś zapytał. Wiesz, brak dubbingu w pudełku to nic, ale nie można pobrać z netu, to jest porażka. No tak, porażką jest brak możliwości, ale jest pielgrzym na to sposób. Można kupić, jak chcesz ten polski dubbing, koniecznie. To możesz kupić wersję na PS4, wykupić sobie aktualizację za 4 dychy na PS5 i wtedy dostajesz cyfrową kopię. I wtedy masz polski dubbing. Także na upartego możesz go mieć za te same pieniądze. I nadal mieć pudełko. Także... jak komuś mega zależy, no to takie rozwiązanie jest spoko. Wszystkie stare RPG, przygodówki, strategie. One w PC nie licząc, tak, ale tam jest lektor co daje klimatu. No dla was są dobre, okej, dla mnie nie, ale co do starych, to się zgadzam, jakieś Baldury. No te stare to z reguły są dobre. Większość z nich, no z nowych to trzeba szukać naprawdę dobrych, nie? No to się też z tobą zgodzę, Dominiczek, że z tych nowszych to ciężko znaleźć fajny dubbing. Że jest mniej tego lepszego niż więcej. No. FPS-y typu Battlefield albo Call of Duty. No, tak, tak. No, dokładnie. Other terrible things have Odin and Thor done. Who else? Ah, Brungnir the Brawler, the Stone Giant. Aye. A dubbing w Uncharted mi się nie podoba, akurat powiem szczerze. W The Last of Us też nie trawię. W God of War właśnie trawię, nie? Także też w mniejszości trawię, szczerze mówiąc. A, czyli tak, no tak, no, a, no, no, kolejna kwestia, no tak, jasna sprawa. A, tu można opuścić wodę trochę. Aha, czyli akcję będziemy robić jak w tym. Larond, jakie plany gieroczkowe? No, na pewno chcę ukończyć to wszystko, co mamy obecnie ogrywane. W liście aktualnie ogrywanych z premierek to chciałbym musnąć chociaż Somerville, który wyjdzie na Game Passie. To jest Playdead Studios gierka, czyli twórców Limbo i Inside. Mega jestem ciekawy tego tytułu, ale coś czuję, że chyba to nie jest to, na co czekam. I Callisto Protocol. I to wszystko chyba z premier. Mass Effect miał ujowy dubbing? Jedynka? Nie zgadzam się. Jedynka miała świetny dubbing. Dorociński był idealnym Shepardem. Diablo miało świetny dubbing, no. Aczkolwiek dwójka i trójka, no to jest padaka, nie? Nowicki, jeszcze dziś w jedynce. Jako Shepard to jest...
Smell the smoke? There's another mining rig here. You speak of your deeds with shame. Do you regret not allowing Odin to kill them? I don't. No. Dla mnie Uncharted po prostu brzmi mało naturalnie, może dlatego, że Boberek, nie wiem co, może kwestia uprzedzenia, ale grało mi się lepiej. Nie, w Uncharted ja grałem po angielsku, dużo lepiej. Daj spokój. Akurat Uncharted mi się mega nie podobało. Nowicki jest dobry w Gothiku. No, a Nowicki kogo podkłada? Komu podkłada głos? Komu się chyba ten, z najemników, nie? A, w trójce nie było dubbingu? A, rzeczywiście. Ale nie, w jedynce dubbing jest cudowny. Mega mnie urzekł w jedynce dubbing. Zwłaszcza Dorociński, który mega w ogóle jakby klonuje ten angielski głos, tylko że jest polski. A snap Scotty. Nie no, ja nie mówię, że Nowicki ma zły głos, ale jak ja go usłyszałem w tej dwójce po Dorocińskim w jedynce, to mówię, to jest i od razu English, nie? Od razu. Angielskie dubbingi są często tak samo drewniane jak polskie. Spoiler, każdy kraj ma często drewniane dubbingi. Zgadzam się, Larond. Zdarza się naprawdę, że właśnie czasami się zdarza, że ten polski dubbing jest lepszy od angielskiego. Albo że rosyjski na przykład jest lepszy od polskiego i angielskiego. Not quite right. Wiecie? To prawda, Pielgrzym, ciężko mi było zdecydować w Cyberpunku, na jakim dubbingu chcę grać, ale jednak chyba polski jest lepszy. Ten angielski jest może zbyt taki mało jakby... Kurde, nie wiem. Taki jest, tak się pokrywa ten dubbing. Jedni mają lepszy głos, inni gorsi. Ciężko mi było zdecydować, jak chcę grać w Cyberpunku i często zmieniałem właśnie. A co ja mam tu zrobić, ty? Proszę. Chyba potrzebuję jakieś te... Nie wiem, czy ja to teraz... Aha, ja to muszę tak po prostu zrobić umiejętnie. Dobra. Okej, nice. Tutaj wchodzi gra aktorów w posuwaniu głosów. U nas niestety w takich FPS-ach to aktorzy grają pusto. Ale wyraźnie donośnie i robią zbyt fałszywe reakcje, dlatego ten dubbing staje się pusty. Nie no, daj spokój z tymi FPS-ami, z tymi Battlefieldami, z tym wszystkim. Te dubbingi są tak tragiczne. Albo w Killzone. Niestety zastąpi drewnianego głosu Keanu. Ale wiesz co? Żebrowski jako właśnie ten... Jak mu tam było? Handyman? Nie, jak on się nazywał? Dziura. Jak się nazywał ten, co Keanu go grał? Silverhand. No. No to Żebrowski fajną robotę zrobił. Fajny był ten głos. Taki był... Taki trochę przekoloryzowany był. Taki był trochę przekoloryzowany, ale to pasowało? To pasowało właśnie do tego cyberpunku, do tego kiczu takiego, który też jest obecny w tym settingu. I
to było naprawdę spoko. To mi się naprawdę podobało. I ja nie wiem, czy to był zamierzony efekt, czy to po prostu było dziełem przypadku, ale wyszło fajnie. Dajcie człowiekowi pograć w dobrą premierę. Nie, będzie reterko w tym tygodniu. Będzie na pewno jutro, będzie, jeżeli, no to też można uznać za retro. Archolos, Kroniki Myrdany. Weekend będziemy grali w Demonikę na pewno, w któryś dzień. Odpalimy. No. I Age of Mythology. Znowu ten Gothic. Wykrzyknik Gothic na czacie, let's go. Wykrzyknik Gothic na czacie. Kot miał imię idealnych aktorów głosowych, oczywiście w oryginalnej wersji, praktycznie każda część gry nadawali klimatu. No, kot jest bardzo fajny, jeżeli chodzi o warstwę dubbingową zrobiony. Oczywiście mówię o oryginalnej. Bo tam kilka kodów chyba jest spolszczonych, nie? O, jakąś pieczęć rozbawiłem. Czekajcie, muszę nas wysmarkać. Sztuczność polskiego dubbingu wynika z języka polskiego. Mamy dużo zgłosek bezdźwięcznych, takich jak S, C, Sz, Cz, H i TP. Te zgłoski chętnie giną pod dźwiękami tła, więc słychać je było wyraźnie, trzeba albo grać teatralnie lub sztucznie, wyciągając dźwięki. Zapytać dźwiękowców, dlatego polskie filmy, seriale brzmią fiutowato przy angielskich. Różnice świetnie widać. Okej. Gdzie gra Adamczyk. Słychać, jaki jest dźwięk inny, jak mówi po polsku, jak po angielsku, bo ci z Marvela to i tak polskie nie potrafią. Polskiego nie potrafią dobrze zmiksować. Coś w tym jest. Co trzeba pisać takie kwestie? Żeby jak najmniej tych zgłosek zabierać. Nie no, żarcik. Ale w tej, na przykład w Wielkiej Wodzie, tak się nazywał ten serial, o powodzi we Wrocławiu, bardzo fajnie był nagrany głos, mega wyraźnie. Coś w tym jest. W filmach aktorskich w każdym kraju zazwyczaj jowo mają dubbing, bo trudno to przełożyć, no i też trudno grać. W naszym kraju tak mieliśmy przypadki dobrego polskiego dubbingu.
Jak Harry Potter czy Asterix i Obelix. Harry'ego Pottera to bym chyba w to nie zaliczał. Ale Asterix i Obelix spoko, bo to można zrobić, wiesz, komedię, nie? Ale na pewno... Tak. Tylko tam mieli na to w cholerę siana. W polskim kinie na dźwięk zawsze wydaje się mało kasy. W takim Days Gone, jak ktoś grał, to odniosłem wrażenie, że aktorzy polscy dostali tekst, tego po prostu czytali, zero emocji, tak jakby nie wiedzieli, o czym jest gra i jaki jest background postaci. Strasznie to męczyło, dlatego przeszedłem na angielski. No tak jest często niestety, nie? Nie wiem, jak on operuje tymi łańcuchami, nie? Ale nice. Harry Potter jest u nas kultowy w dubbingu. Mnie rozpierdziela dubbing w tych Gwiezdnych Wojnach. Jesus. No w Asterixie i Obelixie to chyba podeszli jak do takiego Shreka, nie? Tak jak do animacji bardziej. W naszym kraju to jest przede wszystkim to, że jak ktoś jest dobrym aktorem głosowym, to jest znany i głos się powiela. A jak wydawca chce nowych głosów, to często łapie amatorów, nawet jak to aktorzy dorobkiem. Nie umiem obejrzeć oryginału, no to przez tam brytyjski akcent, których nie cierpię. Albo kochasz, albo nienawidzisz, nie? Takie jest z brytyjskim akcentem. Generalnie uważam, że wśród aktorów mamy mega potencjał dubbingowy. U nas ogólnie jakoś ten dubbing często brzmi strasznie teatralnie. No ale Sik, no to też trochę mi się wydaje, że to co Pielgrzym napisał, nie? Że właśnie jesteśmy zmuszani do grania teatralnego. W sumie to trochę tłumaczy. Ale też mi się wydaje, że po prostu bardzo się wczuwamy w temat. Za granicą zazwyczaj szukałem aktora dubbingowego z podobnym głosem do oryginalnego aktora. Na przykład w Niemczech czy Francji aktorzy dostają licencję na głos i takiego De Niro czy Pacze podkłada jeden aktor przez 30 lat. Podobnie postąpiono w Mass Effect, bo Dorociński ma mega podobny głos do właśnie oryginalnego Shepharda. I to działa dobrze. Tak to jest. Dobra, tak będzie git. Yeah, that looks right. Ja mogę tędy przejść. Tak jak słyszysz Boberka wszędzie, też widzisz Nathana Drake'a i słyszysz Juliana. No dlatego mi się nie podoba w tym Uncharted ten dubbing. Ten Boberek tam, no kurde, goddammit, no proszę. Make a plea. Nie powiedziałem tego. Mi się wydaje, że to bardziej kwestia tego, że jak aktor nie umie za bardzo grać głosem, to leci taką teatralną sztampą jelo, a że u nas wydawcy strasznie cisną na znane nazwiska, to nie ma żadnego progresu. Jest oczywiście kilku dobrych aktorów głosowych, ale to raczej wypadki przy pracy, bo ludzie tak ograni, jak wspomniany właśnie Boberek. On jest genialny w tym, co robię, ale jest wszędzie. No i to jest trochę takie, wiesz... Aha! No już. Pobudzili się. Wiedziałem. Zostaw mi tu Atreuska. Nara. O, żabole. Let's go. Ha, ha, ha.
ale kroimy. Bardzo często tak jest, że aktorzy czy reżyserzy zagranicznych dubbingów nie wiedzą, w czym do końca grają. Są nagrywane dość wcześnie, potem masz dogrywki po pół roku i oni już nie pamiętają, w czym grali. No też tak może być, aczkolwiek ja myślę, że ten proces Pielgrzym właśnie się zmienił przez to, że to taka kupa wychodziła. Tak chyba było właśnie jak w erze PlayStation 3, tych dubbingów właśnie a la Killzone, właśnie Battlefieldy. Mi się wydaje, że to w siódmej generacji właśnie było obecne i że to się zmieniło wraz z ósmą generacją. Siemanko, Rakun. Ja tylko się przywitać, bo unikam gierki. Spoko, dobry wieczór. Fajnie, że wpadłeś się chociaż przywitać, mega miło z tego powodu. Ale rozumiem jak najbardziej. Zwłaszcza jak chcesz pewnie grać niebawem. I'm sure the dwarves would feel differently. This doesn't fix things. No, but it is a start. No, dużo lepszy głos ma Kratos w języku polskim. Swoim drogą, ciekawe jakby wyglądał lektor w grze. Nie grałeś w Stalkera, Alosik? Stalkerze masz lektora. Nie do końca, nawet granie dubbingu to bardziej długi proces. No tak, ale teraz jak wiesz, jak ten na przykład w przypadku Sony oddział jest dużo większy, no to pewnie materiały są dostarczane, nie? I obraz też oglądają ci aktorzy. Jak to kto? Dominiczek? Może małego tipa? Wypierdalać. Teraz już wiesz? Nikt inny jak nasz polski Bruce Willis. I zrobił to tragicznie. Zeusie! Możemy sobie odpalić fragment. Tylko muszę drugiego kompa odpalić. Odpalimy, jak już jesteśmy przy tej rozmowie, to odpalimy. O, kalkulator nie chce. Kalkulatora. Dominiczek, specjalnie dla ciebie. Czemu tu internetu nie ma? God damn it. No. What? No, już mówiłem, Alosik, że w Stalkerze jest lektor, nie? Brawo! Brawo! Przybył nasz bohater! Oklaski dla kolejnego zeusowego bękarta! Agadowór trójeczka. Samą porę na ostatni akt. Hera. Wygląda na ostatni akt. Hera. Wyglądasz okropnie. Zakładam, że nadal planujesz zabić mojego męża? Wiesz, że chcę się zemścić na Zeusie. Nie powiem, bym cię winiła. Gdy zabiłeś mego syna Aresa, Zeus zaczął się ciebie panicznie bać. Przestanie się lękać, gdy go zabiję.
chętnie za to wypiję. Hero, szukam pewnego dziecka, Pandory. Pandory? Tego biedactwa stworzonego nie, no, przez kurwa, mego Misterstwo to pierwsze zabije. Jej, nie pozwolę ci tknąć, mój drogi. Zabijcie go. To jest walka z Aresem chyba, nie? Nie. Z Herkulesem. Herkules. No, Herkules. Witaj, bracie. Nie mieszaj się w to, Herkulesie. Czyż nie tak? Nie, chyba nie jest to fajne. No, ale to Dominiczek. Cieszę się, że dowiedziałeś się czegoś nowego. Nie no, God of War 3 jest spoko. Totalnie inny klimat, ale jest git. Matt Grimm, bardzo dziękuję za followka. Witam serdecznie w gronie kasztaniaków. Co tam u ciebie? Bakoson, dobry wieczór. Witam serdecznie. Nie przywitałem się z tobą. Swoją drogą, ludzie tak plują często na lektora w filmach, ale kurde, każdy, kto miał styczność z legendarnym włoskim dubbingiem, zostaje zwolennikiem tej formy czytania z niemieckim. Mówisz? To może ja bym musiał też przejść jeszcze raz i się przekonać, że tak naprawdę Bogusław Linda nie zrobił złej roboty? W sensie, no... Ale jeżeli chodzi o właśnie Kratosa... w oryginalnym dubbingu w czwórce i w piątce, to mi się w ogóle nie podoba ten głos angielski jego, nie? Dlatego chciałbym... od razu odpalę polski, jak wyjdzie update. Ale on taki był, Laron, w pierwszej, drugiej, trzeciej części. Taki wataszka, nie? Tutaj taki jest stonowany bardziej. Tu widać, że sobie już z tym szałem poradził. No dobra, Kratos, okej. Okay. Przepraszam, pielgrzym. Zeus! Się drze przez całą trójkę, nie? Ymir, what do you think it means? Seen more raiders come back as hellwalkers lately. I thought freeing the Valkyrie Queen. Zeus, no tak. Z Greki, nie? Keep that from happening. That's a good question, lad. No pielgrzym, ja już tak mam. Hell's filled up again. It suggests that something's been hindering Sigrun's efforts. Nie no, akurat. Perhaps something even more urgent is keeping her distracted. No to masz rację, to jest ten, dobrze, że się przyczepiłeś, bo to akurat to jest takie słabe, nie? Jak właśnie mówisz na przykład, nie mówisz Kratos, tylko Kratos, to nie jest kuźwa z angielskiego, z greckiego, to dlaczego czytasz tak, jakby się czytało po angielsku, a nie po polsku? Chyba z greckiego. Nie no, tak, no z greckiego na pewno. A to nie ma czasami, że obojętnie, jak to wymawiamy, bo tak samo jak jest... No my jesteśmy do tego Herkulesa chyba bardziej ten, nie? Tyle, że sam Zeus w mitologii rzymskiej nazywa się Jowisz, no tak. To weź to rozwin. Zeus to jest po prostu po grecku chyba, nie?
Aha. Dobra, dobra. Spokojnie. Hej, halo, Larond. Father, what was Spartan training like? Unforgiving. Is that why you didn't train me like one? Did you not think I could handle it? I did not think you should have had to. Dobra, 100% to będziemy robić później. Teraz te najważniejsze takie poboczne zrobimy. Tu żadnej plaży już nie ma. Dobra, to lecimy. No Zeus jest poprawną wersją, bo to chyba z czytania greckiego alfabetu wynika. Aha, no to już jasne. O to mi chodziło właśnie, że nie wiedziałem, jaka jest podstawa tego. I dla mnie ten Atreus skórzany, nie mogę z tego Afrokratosa. No, nie pasuje ten głos do niego. I ja już to dlatego ja w czwórkę grałem z dubbingiem, bo jest lepszy dubbing polski. No słychać, że to jest po prostu... głos niepasujący do jego koloru skóry, no proste, no co tu więcej mówić, no. Nie jest to ani rasistowskie, ani jakieś xenofobiczne, czy jeszcze jakieś. Czarnoskórzy mają totalnie inny głos. W sensie, no wiadomo, że... Father, what's the biggest thing you've ever fought? W obecnej Grece jeszcze nie wiem, nie znam greckiego. Why do you ask? I don't know. So we can compare? It is not a competition. I mean, not yet. Knock knock, who's there? Chciałby zobaczyć takiego Kratosa? No, spoko był. Ale ja myślę, że można na streamach ograć te klasyki. Na pewno będę grał, bo mam na Play 2, w sensie Brachul ma, to sobie pożyczę od niego. I sobie na PS2 pogramy. No? Has anyone ever had an appointment here? Here to collect on something, pal. Think parading a severed head around on your hip is gonna scare me into somehow approving Estrid's accretion proposal, eh? We are looking for a prisoner of Odin's. He's being kept in a mine somewhere. Some friends of ours said that you could help. Where did you get? You chop her head off with that too, eh? She was my wife. Dina and I wondered where she went after our little coup here failed. Failed? Yeah, come on, come. Czekajcie sekundkę, bo Mitsura się obudziła, jestem sam dzisiaj z nią. Wait.
Dobra, jestem. Mała chyba śpi. Mam nadzieję, że będzie spała. Bo jak nie będzie chciała spać sama, to... to skończymy grać na dzisiaj. To tu się wywiązała jakaś dyskusja. Te stare Kratosy jakoś już nie podobają się po latach. Ja w nie grałem jakoś z 3 lata temu i było spoko. Mi się nie przejadło. Są takie przemaczo, że śmiać się chce. Więc ten seksu nie ma. Zamiast płatku z znakiem i gwoździe z smarem, zamiast dezodoratu używam D40. Nie no, gadowory stare są OP shitem. Mi nigdy ta postać bardzo się nie podobała. Mi z początku się nie podobała, a później... To znaczy, relacja z tą postacią to chyba tak nie za bardzo, że ona ci się podoba po prostu. No sama gra ma fajny pomysł na siebie. Rzuca takimi one-linerami, jak Terminator. Rzuca. Nie no, ten nowy Kratos jest totalnie inny. Dla niego dialog istnieje, dla tego z jedynki, dwójki, trójki nie... Coś takiego jak dialog nie było. Nie istniało. Faye is dead. Best of them all. One's left alive have to pay the price. I'm afraid I can't help you with your little prisoner situation. But he could have answers on how to stop Odin and free Svartalfheim from the Aesir. Now, I'm not in the business of crossing the old father anymore. Wait, before you go. What is it? A fine. Hygiene code violation for improper transport of a rotting head. 2 demerits for speaking the All Father's given name, and, for fucking up my desk! A fine? Pay it at your leisure, okay? Get out of my office. Hey there. So what about get out of my office? Don't you understand? You said her name was Diener? Oh, sure. Thank you. I think. Co tu się wydarzyło? Właściwie. Bo nie mam pojęcia. Z tureckim akcentem. Ci aktorzy głosowi w ogóle w tej angielskiej wersji to takie... Troszeczkę takie jak w jakimś takim filmie gangsterskim się czuję. Też macie taki vibe, jak ten Thor i ten Odin przyszedł, to ten Odin to jak taki po prostu Don Corleone, jakieś... Takie gangusy się zachowują, ci te NPC. I gadają. This isn't a fine. Not now. There are enemies. Nie wiem, czy to jest takie zamierzone, czy... Nicely done. Bo to nie Spartianin. Powinien wolać chłopców według standardów spartańskich i greckich. Miłość kobietom była dla obowiązków miłość między mężczyznami. Była uważana za czystą. Najwyższy rodzaj miłości to była miłość platoniczna, czyli miłość do piękna. Bromans. Mów po polsku. Nie, no. Po polsku, he.
odpowiedziałem ci, Larond. Po jakimś czasie, ale odpowiedziałem. Słuchaj, no panie. Na pewno ogramy to, co jest w liście aktualnie ogrywanych. Bądź nie ogramy, bo z Archolos raczej się nie uda. Jak sobie wpiszesz wykrzyknik gry, no to tam masz listę aktualnie ogrywanych. Także na pewno chcę skończyć Demonikę. Age of Mythology i te tytuły raczej się uda skończyć w tym roku, na pewno. Jeżeli chodzi o Returnal, no to wiadomo, z doskoku będziemy grali. Jeżeli chodzi o Archolos, no to chyba długość tej gry nie pozwoli nam skończyć jej w tym roku. Wiesz co, to nie jest zamieszane jak nic. Po prostu angielski dubbing nie jest zbyt dobry. Ale też to słyszę. No, no takie gangusy, jak z takiego filmu gangsterskiego, ten Odyn przyszedł i tam i taki mają nawet taki troszeczkę podwłoski akcent, nie? Więc się nie martw. Pewnie nie zdążę ograć z tym dubbingiem. Bo już zdążę przejść. No i 15 listopada, Larond, jest premiera Somerville, gierki twórców Inside i Limbo. Somerville. Chcę to sprawdzić. Jestem ciekaw, czy jest chociaż alu dobre, tak jak Limbo czy Inside. Inside nie przeszedłem, ale mam zamiar. I Callisto Protocol, nie? I to... No i tam jest lista planowanych jeszcze mam na w tym Excelu, to na pewno jakieś reterko wejdzie poza tym wszystkim. No, z nowych to tylko Callisto i Somerville. Nie interesuje na chwilę obecną. A tak to retro. Na Wii sobie pogramy na pewno. Na Playu dwójce sobie pogramy w coś. Okay, as I was saying, I think Derlin wrote down directions. The dwarf has given us a map. Sort of. Na Wii w GoldenEye 007. Nie jest to długa gra, także będzie szybko. Derlin helped us anyway. Not everyone uses axes and arrows to fight. Ten GoldenEye się zapowiada super. W reakcji zrobi strategię turową, ale XCOM dla Marvela. O kurde, to tam coś czuję, że pan Krzysztof Pronup Skills to oszaleje z ten, z radości na tą wieść. Midnight Sun. Aha, Midnight Suns, no to już jest dawno zapowiedziane. To już jest dawno zapowiedziane. To jest to. Ojej. Przepraszam, że się nie wyciszyłem, ale już nie zdążyłem. Ale to trochę było takie, wiecie, Sea of Cosplay. Aha. Przychofan ogromny Marvela, nie? Nie pamiętam, miałem zajawę na Marvela jakoś z 10 lat temu. Na ten MCU, na te filmy. I wróciłem sobie do nich ostatnio i zatrzymałem się na Guardians of the Galaxy. Tej kolejności chronologicznej zacząłem oglądać. Muszę wrócić, bo jestem ciekaw tych nowszych. Jeżeli chodzi o superbohaterów, no to ja bardzo lubię Batmana. A reszta to jest okej, nie? Tam Spiderman, za Spidermanem nie przepadam. Ale tak jakbym powiedzieć, jaki jest twój ulubiony superbohater, no to zdecydowanie Batman. Zdecydowanie.
Kapitan Ameryka też jest jeszcze spoko. Taka ten, taki ten charakter praworządny, praworządny dobry. Chyba można by powiedzieć. Ja tam lubię MC, chociaż ostatnio dołuję. No, ten, mi się też te filmy podobają. To nie jest tak pięknie, że to mi się nie podoba. Na przykład ostatnio, tak jak mówię, oglądam ten w kolejności chronologicznej, jak Disney Plus sugeruje, nie? I tego Thora Dark World oglądałem. Kurde, jakie to jest fajne. Jak to mi się podoba, nie? Ten realizacja tego, ten Asgard, taki fajnie to jest zrobione. To jest mega w ogóle podobnie zrobione jak właśnie w tym God of War. Ja do dziś mam komiks Supermana, tak klasyczny, liczyłem, że kupię za nie auto, ale nie poszedł aż tak w górę. W DC jest mnóstwo świętych bohaterów, nawet ciekawszych niż Batman, ludzie niezaznajomieni. Więc Batman, tylko Batman. Ja to nawet nie wiem. Mnie jakoś nie przekonują ci inni superbohaterowie DC. Batman mi się podoba też bardzo z tego względu, że on jest taki bardziej przyziemny. No, mocno wulgarny? Słuchajcie, muszę napić wody. Mam wrażenie, że coś ominąłem. To nie jest kwestia ludzi, Laron, tylko tego, że DC nie potrafi zbudować uniwersum jak Marvel. Nawet komiksowie im się nie wychodzi, resety robią. Jedno słowo, no let's go. We can take that train up the mountain when you're ready, brother. Ohoho, to widzę pojedynek DC Marvel. Let's begin the showdown. Fight. Proces taki niedojebany Lobo, bo ty mógłbym najwyżej czyścić. A nie wiem nawet kim jest Lobo. Wiesz? Panie Pielgrzym? Aha, nie mam jeszcze tej trąbki powietrznej. Dobra, dobra, Atreus. Idę po popcorn, że jestem Team DC, który nie pogardzi Marvelem. Jak coś jest dobre, to jest dobre. Ja tam i to polubię. Tam nie będę patrzył, czy jest po prostu Marvel, czy DC napisane. Albo to taki Deadpool od DC trochę. Aha, okej, dobra, no to już mniej więcej mam. Ej, Spawn jest Marvela, nie? Spawn jest spoko. Heimdall. There's a name I don't miss hearing. No one said it until you did, just now. Darling, he didn't need to say it, brother. It was written all over his face. Well, burned, I should say. Into his head. He burned that into Darling's head? He's burning a heavy metal of his own soul. Swift and enduring retribution. He is a captain of Odin. Aye, and the bearer of Gjallarhorn. A true believer, that one. There are few things so dangerous in a man as lack of doubt. Pomyśl sam sobie do McLarena. Oni coś tu o Heimdallu mówią. Ej, a Heimdall był w czwórce? Już nie pamiętam. This way. I can see another train. Let's look for a way to get over there. You know, maybe finding Tyr is our best protection. Seemed like Odin really didn't ale ładnie. Once Tyr's free and can be God of War again? Nie no, to rzeczywiście wygląda jak taka boska kraina, nie? Mega ładnie to wygląda. Kurde, goddammit. Dawajcie ten dubbing. Jest ten dubbing już? Mogę zrobić na przykład, sprawdźcie dostępność aktualizacji. Jest najnowsza wersja. Zarządzaj zawartością gry. Nie ma polskiego. Wyświetl produkt.
ustawienia cyfrowa wersja deluxe. O kurde. Ja pierdolę, atak botów. Fuck. To jest. Kurde, jakoś ktoś mi polecał, jak tutaj usuwać boty szybciutko. Mieszko przyszedł no, na tak botów, podejrzane. Okej. Kurde, jak to się ich usuwało? Jakoś to się robiło. Kurde, ale jak? Ktoś mi mówił, jak się usuwa followersów. Ej, to było to. Dostałem rogala za darmo. Jakiego rogala? Już drugi atak botów, nie? Kiedyś też był, ostatnio. O, nice. Poczekajcie. Kurde, jak się ten program nazywał i kto mi o nim pisał? Hi friends. Getting follow botted on Twitch is no one dobra. Of the worst things that aha, to happen. Okay, dobra. Or at least it to było feels to. Like it. Zaraz tutaj porobimy. Poczekajcie. Porntrex? No, na pewno to jest to. Czekajcie. Czy te ja pierdolę. Brawo Twitch, naprawdę jesteś cudowny. Dobra, tu się zaczynają boty. Dobra, tutaj zakres można wybrać. Okej. Na Instagramie miałeś? Dobra, wywalimy ich.
Followed at between. Który dzisiaj mamy? 10. 22. A wtedy też mniej więcej o tej godzinie miałem ten. 20. O. Matt Grimm followował. Dzisiaj dał followka. 21.58. Ok, czyli od 22 możemy śmiało usunąć followki wszystkie. Czyli tak, 10, 22 i teraz, czyli 35, nie? Dobra, późniejszą godzinę dam, dobra. Ok, apply filters. Ok. I teraz tak, remove and block. Remove all followers listed below and block them from refollowing. Dziewięćdziesiąt sześć. Okej. Ktoś to może robić specjalnie, nie? Czy to tak, o, sobie atakują, co? Jak to z tym jest? No nie, gdzie? Teraz to trzeba kasować od razu. Ja pierdzielę, nie? Siemanko Benisz, to witam serdecznie. O, kolejna stuwa weszła. Spoko. Jeszcze raz. Od 22. A nie, account created. Od 22. Po prostu... God damn it. Dzisiaj zrobione konta w ogóle. Masakra, nie? No cześć Justy, hehe, naprawdę bardzo śmieszne. Kurwa. Rzeczywiście, boki zrywać. Ale to często dzieciaki mają takie pomysły, albo ludzie, którzy po prostu coś z głową mają. Nie tego jest. No, Ziód, nie, Ziód jakby się nie mścił raczej w taki sposób. On taki nie jest. Dobra, chyba jest czysto. 510, dobra. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to już wszystko. No, też mi się wydaje, że tacy ludzie mają smutne życie. Im się wydaje wiele rzeczy dziwnych. Dobra. We got this. Szkoda, że nie ma dubbingu jeszcze. No nie, no nic, wyłączam bota z powiadomieniami i... No nie, ktoś to robi, na bank. To się samo, takie rzeczy się nie robią same.
Ale no ma ubaw, ale już koniec będzie ubawu, bo po prostu wyłączę chatbota i nara. I niech sobie tam spamuje, bo... Gdzie się tego zioma wyłącza tutaj? Chatbota. O, gdzie go się wyłączało, bo nawet nie pamiętam już. A to, no to brawo, ktoś, niech sobie ktoś wydaje pieniądze, mnie to tam nie obchodzi. Szczerze mówiąc. Okay. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam bardzo miłego osobnika, któremu się nudzi. Dobra, zachwycaliśmy się ładnym widoczkiem. Co to za serduszko? What? Ale fajna lokacja w ogóle, mega klimatyczna. U mnie kuzyn dziedzica czerwony i gra w GOWA. I jak mu się podoba? O, to widzę, że wciągnęło. Aha, special equipment. Mega fajna lokacja, podoba mi się. Dobra, tutaj chyba musimy iść. Dałeś radę z tym widokiem ten, moderatora? A nie, lecisz. Okej. To trzymaj się, panie pielgrzym. Dzięki, że byłeś. Dzięki za rozmowę fajną. O dubingu. I do następnego. Czy ja mogę? Czy on pojedzie na dół, czy... Znalazłem drugiego regala. Kurde, wiesz, tak po nocy jeść takie rzeczy? Jeszcze... O, jutro będę ja. Zobacz, głodny się zrobiłem przy ciebie. Raz nie zawsze. Ja też niedługo idę. Mnie to ciekawi ogólnie, czy właśnie jak jest taki atak botów, no to właśnie czy ktoś wykupuje te boty, inicjuje te ataki, czy to po prostu randomowo sobie wybierają, ale to chyba z reguły chodzi, ktoś to inicjuje, nie? W sensie się płaci za to, się kanał podaje. Ja gratuluję ludziom w ogóle, że podpinają swoje karty albo logują się na takich stronach, które oferują takie rzeczy, nie? Naprawdę, gratuluję, kuźwa. Gratuluję pomyślunku. I życzę takim ludziom, żeby im się, kuźwa, włamali na te karty i żeby...
Albo z hakami strony, nie? Z cheatami. Naprawdę, no to jest najmądrzejsza rzecz, jaką możesz zrobić w życiu po prostu. Podpiąć na przykład swoją kartę kredytową pod stronę, która oferuje po prostu haki, nie? Albo właśnie boty zalewające Twitchowe kanały. Naprawdę, twoja karta jest mega bezpieczna w tym miejscu. Masakra. Tak mówię, po prostu na te kurwy. Spoko, pielgrzym, na pewno zerknę. Zaraz sobie ten... Sobie zerkniemy, jak wygląda sytuacja. Piękna jest ta lokacja. Dobra, spojrzę. Muszę sobie pilota znaleźć do Switcha, bo nogą przełączam input HDMI. Zaraz spalę po prostu ten graber. Moment. Aha, to jest lobo. Jaki koks w ogóle. Dobra, sprawdzimy, jak wygląda sytuacja boterska. Jak teraz usunę i się znowu pojawią, to znaczy, że ten ktoś tu siedzi i po prostu nie ma co robić, nie? Dobra, 80. Ogólnie to Twitch sam usuwa takie konta, nie? Po jakimś czasie. Zaraz zobaczymy. Jestem ciekaw, czy ten gnojek jest tutaj. Dobra, niech to usuwa. Current session started 8 hours ago. O 14. No dobra, no to usunę tą sesję i tyle. Ale czemu to się tu nadal pojawiło? Dziwne. A, teraz nabruździłem trochę. No trudno. Dobra. Ciekawe, czy teraz jak włączę alerty. Okej. A więc dobra, teraz powinno być git. Nie, czekajcie, jak te alerty za ten?
No nie, no cały czas się pojawiają, co jest? Poczekajcie sekundkę, dobrze? Małą sekundkę. To niech się tu pojawia. Nie, już nie. Teraz trzeba po prostu ten. On zaległe puszcza, on puszcza zaległe, tylko muszę teraz znaleźć, wiem gdzie to było już. O, jest, dobra, znalazłem. Session data, labels, recent followers, tu trzeba ich wypieprzyć. Siema Funkiel, gdzie jest dubbing? No ja też nie wiem gdzie jest dubbing. A nie, no chyba nie trzeba tego wszystkiego usuwać. O, i wydaje mi się, że jak to wypieprzę, to będzie gitarka. Albo i nie. Siema, Funkie, siema. Kurde, no jakoś się to robiło, no co jest? What? Czemu nie mogę tego edytować? Co jest? O, alert box. Settings, follower alert. Session data. Nie, to nie to. O, i stąd chyba muszę to wyrzucić. Tak mi się wydaje, tą kolejkę. Ona jest długa. Dobranoc, trzymaj się, pielgrzym. Ale nie, bo to są chyba te, co już się wyświetliły. No właśnie. Nie wiem, kurde. Nie wiem, jak to, jak wyłączyć te alerty. A chyba, że tak zrobimy. O. Chyba zadziała. No, żeby kliknąć 300 razy, to chyba nie trzeba długo, nie? Już poklikamy sobie jeszcze. Co tam, panie Funkiel? Widziałem, że grałeś też w God of War'a trochę. Jak ci się podoba temat?
Ktoś chce za mnie poklikać, pany? Muszę się nauczyć to robić po prostu. Tak wiecie. Poszło? Wszystko? Już? Już, tak? To wszystko? Chyba wszystko. Dobra. Chyba to mamy. Ile mamy followersów? 510 nadal? Już od 10... 510 nadal? Okej. Okay. Już od 10... Dobra. Można grać dalej. Dobra, wracamy do gry. Jak ktoś mnie zaatakuje jeszcze raz, to... Kończę. Kończę karierę streamerską. Whoa! Is that a Trekkie? What happened here? Use caution. I think it's dead. Yep. Definitely dead. Hey, I wonder if... Atreus! Wow. All in bestia. Forfeiter, at least forfeit. Przecież mi nawiale w powietrze. Tory. Ale straszny forfeit. Wow. Palec go boli od tego klikania, sobie idzie. Nie, fajnie, zrobiło się ok. Jest ok. Jak? Jak to się stało? Co jest? Ciężko te ataki ogarnąć jego. A może bym spróbował bez walkę wręcz? Nie, dobra. Nope. O, nie ze mną, takie numery. Szybko, szybko. On obszarówę robi. O, wow. Blocking?
No. On powiedział blocking, you remember, co? Gówniarzu? Już mówiłeś? No. Tylko go to mi ciśnie, że walczyć nie idzie. Jak był blisko, ty. Bardzo ciężko wyczuć jego atak. Ale mu kombosa strzeliłem. Już bardzo rondla. Kratos. Czasem mi został z rondla. Stay on your guard. There could be others around. Think that Drekki is what killed the first one we found? Ciekawe, kogo będzie w trzeciej serii, jak to został trykwał Bliszna i Budda. Siemano Ilmarion, witam, dobry wieczór, dubbing się dla zarządu, na resztę są napisy. Dragon origin and meaning, Icelandic name, Old Norse Drekki. Dragon, okej, okay. Wszystko wiemy. To był po prostu smog. Fajna walka była. Fajne są te walki, kurde, z tymi bossami. Mega klimatyczne. Mega fajne, podobają mi się. Co tam Ilmarion? Jak tam wieczorek? Jak tam w ogóle wam wieczór mija? Jutro wolne, nie? Ktoś idzie do pracy jutro? Umieść nowy klej natroniczny w Ostrzach Chaosu? Okej. Okay. Szybki runiczny atak. Płomienie udręki. Szybki wyprowadzany do dołu cios wytwarzający ognisty gejzer. Wrzuca w powietrze pobliskich wrogów. W ogóle nie mam innych run, nie? Dobra, gówniaka przepuścić przodem, jak coś się czai za rogiem, to pierdolczy. Troszkę potatuj. Przyszukiwanie Allegro, Amazona i innych stron, by skompletować sprzęt. A co tam kompletujesz takiego, jeżeli można wiedzieć? Jakiego? Ilmarion? Ja bym musiał sobie też posiedzieć na czymś. Jakieś gierki poszukać na Wii i na PS2. I na PS1 ewentualnie. Kurde, chciałbym na tą giełdę pojutrze jechać, ale nie wyrobię się. Słyszałem, że we Wrocławiu też jakaś jest, ale już nie ma pielgrzyma, to nie powie. A wie ktoś może, czy w Poznaniu nie ma jakiegoś fajnego retro sklepiku?
z jakimiś normalnymi cenami. W sumie jest seks, nie? Jest w Poznaniu seks? Oprócz smoka sławodryki znaczyły też łódkę wikingów. Okej, okay, dobrze wiedzieć. Świetna jest ta lokacja, mega mi się podoba. W ogóle ten Svalsheim. Mi się bardzo, bardzo ładny świat. Jestem ciekaw kolejnych. Za tydzień zaczynamy 16 w World of Tanks, to wypadałoby coś mieć więcej sprzętu. Nie dadzą wynosy. WOT, aha, nie World of Tanks. Czyli Wojska Obrony Terytorialnej, ale to woja idziesz, tak? 16 to co to jest? To jest 16 miesięcy? Służbę wojskową zaczynasz? No mówię wojska, poprawiłem się, przepraszam Ilmarion. Ale wiesz, tu gamerzy i... Ale jak tak napisałem, że coś więcej sprzętu niż w jednostce, to mówię, o kurde, coś mi nie gra. To co, 16 miesięcy to oznacza? Służbę zaczynasz wojskową? Czy o co chodzi? Bo nie jestem zaznajomiony z takim żargonem. 16 godzin. Aha. Ale to nie, to ty jesteś ten? Żołnierzem? 16-dniowe szkolenie wstępne. Aha, okej, okay, dobra. Ale to co, to szkolenie wstępne do NSR, czy do czego? Zaciekawiłeś mnie. Sorry, że tak wypytuję. Taki wścibski po prostu wieprz. Kratos, ale movement, ty! Fajny ten świat krasnoludów, bardzo mi się podoba. Mega, mega klimatyczny. O! O, łok, pełzacze. Witam serdecznie, Jakub Jasek Tatra. Dzięki bardzo za followka. Dlaczego się tekst nie wyświetlił, to nie wiem. No, dziękuję bardzo. Pytam o ciebie. Jakub Jasek Tatra. Witam, dobrego dnia. Witam nowego przybysza. Chyba musiałbym się zacząć przedstawiać jak ten, jak gry sprzed lat. Gry sprzed lat ma taki fajny introduction. Dobrze, witam serdecznie na kanale Gry sprzed lat. Ja jestem Kuba. Bo od szkoły się w podstawach wojskowych, a poza tym normalnie pracuję, a od czasu do czasu pojawiam się na szkoleniach. A to się nie nazywa czasami Narodowa Służba Rezerwy? Jeżeli nie, no to popraw mnie, bo nie wiem, ja pamiętam, że miałem kiedyś taki moment w życiu, że właśnie chciałem się zaciągnąć do NSR. To zawsze mi się przy okazji otwierają takie, przypomina Tomb Raider, jak wyciąga z niej amunicję do Uzi. Aha, aktywna rezerwa to jeszcze co innego. Bo aktywna rezerwa chyba też działa na takiej zasadzie, że przy jakichś też klęskach żywiołowych od razu w pierwszej kolejności cię na przykład biorą, nie? Czy przy powodziach, jakieś takie tego typu rzeczy. A, rozumiem. Ale to jest chyba coś podobnego, nie? Szybciej o tej... Aha. Spoko. To znaczy tak nie wyglądają. Terytorialsi, no tak.
teraz robię chyba to, co... OC w USA, a OC? To wiecie, co to jest OC? Bo na pewno nie chodzi o ubezpieczenie auta. Się potem dziwię, że mi, że mnie, że mnie potem nie atakuje. Hopefully that's it. Obrona cywilna. Aha, okej. Just a little to the left. Yeah, that's it. Pomagałem na przykład w czasie pandemii, miałem przez okno na kwarantannie. Mi się przypomniało z kwarantanną, jak policja zadzwoniła. Gada ze mną mi musi. Mogę poprosić panią Magdalenę do telefonu, proszę. Mogę też porozmawiać z Marianną. Okej, so we came here looking for Tyr because we don't trust Odin, right? If you think about it, war could. A Marianna wtedy miała, nie wiem, pół roku. On your left! Oh. Oh. Tell me when! Atreus, look for a brake to stop the train! Should be a lever or some sort! Damn it! The brake's stuck! Keep trying, little brother! Father! Stop this train! I think it's about to... No! Ej, language. Gościu, kolorowy. Get up! Father! A troll? Jak ja miałem kwarantannę, to zainstalowałem apkę. Dziękuję Bakosan za subika. 11 miesiąc subskrypcji, zaraz roczek pęknie. Bardzo dziękuję. Mega mi miło. Jakoś alerty zgłośniłem chyba z tych nerwów, z tych botów. Przepraszam za uszy. Dzięki za subiksa. Bo chcecie poznać prawdziwego Spartiaka. Jak już byłem taki cały brudny i styrany, Robin wydałem zdjęcie kota zamiast swojego. Nikt się nie przysapał nigdy. Jak rozumiem, jesteście z kotem, tak do siebie nigdy nie zauważył. W botach masz cały czas status aktywnego żołnierza, możliwość rozwoju i sprawdzania się w wojsku, nie rezygnując ze swojej pracy czy życia. Aha. Kurde, ale NSR też właśnie podobnie działa. Niedługo pewnie słyszałem, że za 12 miesięcy złotowy koszt podarunkowy. Można pomyśleć. Niedługo pewnie będą wam proponować normalną służbę, bo z tego co kumpel mówi, pracujący w wojsku są straszne problemy z utrzymaniem personelu, jak wojna na granicy. Ale że to, że Wiara rezygnuje, Czy po prostu są wymagane dużo, dużo większe zasoby przy granicy ludzkie? Kurde, ale się fajnie gra teraz wieczorkiem. Ej, ale wiecie co, wam powiem? Nie pamiętam dokładnie, jakie były lokacje w czwórce. Aż tak bardzo.
ale... A te w piątce wydawały mi się ciekawsze. Że dziękuję za współpracę. Gościu, przyjdziesz tu się walczyć ze mną, czy co? Czy będziesz tu świnił do góry? Nora. Po tym szkoleniu będę mógł mówić, że jestem w WOT-ach, czyli po przysiędze żołnierskiej i tak po 2 latach w WOT można starać się o dostanie do służby. Trzeba przejść wtedy testy fizyczne i psychologiczne. Okej, okay. Ja tylko powiedzieć dzień dobry, bo nie chcę sobie spoilerować, bo sam siedzę właśnie przy konsoli, jestem dopiero w domu Brocka i Sindriego, świetna gra. Wiesz co, powiem ci grabarz, że upływem godzin robi się coraz lepsza. Ja z godziny na godzinę się coraz lepiej bawi, coraz bardziej mi się ten tytuł podoba, także... Dziękuję bardzo, że wpadłeś się przywitać. Bardzo mi miło. I życzę ci miłej gierki, bo jest naprawdę spoko. U nas w urzędzie WOT-owcy na bramie stali, wpuszczali ludzi. Ale to ogólnie, Ilmarion, interesuje cię ten... kariera wojskowa, tak? Czy po prostu chcesz jakby umieć się bronić, o. Żołnierze WOT-u byli w przechodniach. Wiem, że wersja na PS5 jest lepsza, ale powiem ci, że nawet po nadprosiaku w trybie wydajności wygląda wow. Czyli grabasz, pamiętam jak na Discordzie były rozmowy i chyba nawet też brałeś w nich udział, że były głosy, że ciekawe jak to będzie działać na PS4. Ale ja też wiedziałem, że oni nie zrobią lipy, nie? Jeżeli chodzi o wydajność i wygląd na PS4, no i miło słyszeć, że nie zrobili. Nie, oni... To jest zbyt poważny tytuł, żeby robić z nim jakąkolwiek lipę. Hehe. Weźmy, wrzućmy na rynek środkowoeuropejskie wersje na zachodni. Niech nie mają dubbingu w pudełku. Ten komunikat wyzwał towar najwyższej klasy. Sony zjebało. No tak, wiadomo. Śmieszkuje. No, totalna topa, nie? No ale no bywa. Mi to nie przeszkadza. Chciałbym zagrać z dubbingiem. W sensie, jak zrobię patch, to zagram. O ile nie zdążę przejść. A tak to. Jest jak jest. Ło! Prawie go nie trafiłem. Ło, no jak to? Dobra. Będzie działać dobrze, bo gra ma chyba 6 trybów graficznych na 5 i chyba 4 na 4. Nie, 2 są chyba tryby. Ja gram na wydajności. Gierka wygląda kozacko i działa kozacko. Dla mnie WOT-y to trochę wszystkie. Chęć do wojska i nauczyć się bronić. A teraz to szukanie nowych zajęć w życiu, żeby rutynę zawodową zabić. Spoko, mega fajny temat, szanuję. I takie, ja jak miałem fazę na NSR, to też pod kątem takiej samodyscypliny jakby patrzyłem na ten temat. Bo to chyba coś takiego mega, nie? Zwiększa samodyscyplinę jakąkolwiek. Ludzie się zesrali przez nowe praktyki Gotham Knights, gdzie ci drudne sprzyjać na klatę, że zjebali optymalizację, zaczęli przeoczyć, że wina starych konsol i Xbox Series X. No... Właśnie nie wiem, co oni tam cudują. To nie jest fizyka jądrowa. Patrzę na to, że w grze inne dubbingi są normalnie do pobrania. Wiesz co, grabasz? Ja myślę, że to jest wina ogólnie też... Że to jest
temat infrastruktury PSN-a i fizycznych wydań, możliwe, że też się wkradają w ten temat licencje i tego typu rzeczy, dlatego im to tak długo zajmuje. Chociaż mogę się mylić, może po prostu topornie oddziały Sony działają i komunikacja między nimi, nie? Bo to też może być możliwe. Dobry wieczór, Piotrek, witam serdecznie. Is that what you truly wish your last word to be? No. In moments of crisis, panic does nothing. Harness it. Let it serve you. Tym bardziej, że dubbing jest zrobiony, chcesz dostępnie jakiś language pack do pobrania. No, szkoda, że oni tego nie zrobili szybko. Aczkolwiek... Nie wiem, na ile to jest prawda, mogłem po prostu zadzwonić do znajomych z pracy i się zapytać, że sieciówki dostały info, że o zwrotach, że jest akcja tak jak z Cyberpunkiem, że przyjmują zwroty bezproblemowo, nawet otwartych. Nie wiem, na ile to jest prawda. No i a ci, co chcą, no to muszą poczekać chwilę tam, nie? Ciekawe ile. Chciałem wczoraj wpaść, ale syna chorował. Kurde, i mamy masakrę. Jak oceniasz tego God of War póki co? Opad szczęki tylko, czy tylko uśmiech zadowolenia? Przy walkach z bossami opad szczęki. Z godziny na godzinę uśmiech zadowolenia rośnie, bo gra jest coraz lepsza, coraz bardziej mi się podoba. Na początku takie było, no, okej, to jest to samo co czwórka, ale taki jakiś jest kurde bogatszy od tej czwórki. Naprawdę spoko, mega spoko. Kiedy moja też mała coś pokaszliwała przed chwilą, ale mam nadzieję, że to tylko jakieś suche powietrze w domu. Nie mogę tam skoczyć? To co, mam ją zabrązić? Bardzo, bardzo polecam, Piotrek, bardzo, bardzo. I tutaj Grabarz właśnie powiedział, że na PS4 też jest fajna wersja. Nie wiem, jaką konsolę posiadasz. Nie wiem, czy chyba o tym nie rozmawialiśmy jeszcze. No przecież... Co robię, ziomek? Uspokój dydla. W tym gambit wracamy do tematu z południa. Nie, nie, nie sprzedałbym. Jeżeli o to pytasz. Weź teraz traf tego szpiegulca. Pamiętam, że w czwórce też to był kłopot trafić w tych drani. O, tu jest lepsze. O. Moje kurwa. Ja marzę o nowych konsoli, aktualnie posiadam tylko Nintendo Switch i gamingowego laptopa, ale już jest leciwy, więc raczej grywam w starsze tytuły. No nie no, starsze tytuły nie znaczy gorsze. Często niekiedy nawet dużo lepsze. No spoko. No Switch też dobra konsolka, nie? Ja tam bardzo lubię swojego Switcha, chociaż jak na razie to przeszedłem na nim dwie gry tylko. A pół roku już mam prawie, ponad pół roku. Znaczy powiem tak, no PS4 Pro nie zawsze trzyma stałe klatki, czasami widać dropy, ale działa dobrze i wygląda... Siurek staje. Czemu te animowane rysunki? Aha, na pewno. Nie trafił, nie trafił, nawet go nie drasa, a nie, jednak trafił. W sensie ten God of War... No dobrze to działa, no jest 60 klatków. Aha, rozumiem. Na 40 to nie jest tak źle, Grabarz, to jest git. No, ja przed czyszczeniem mój fat to po prostu odkurzacz. A, muszę zamrozić. To taki odkurzacz, taki... No, taki... przemysłowy. Jeszcze jedna ta. Tam jest. Aha, dobra, czyli to muszę podnieść do góry.
Zaraz, zaraz. Czyli tamto muszę w pierwszej kolejności zrobić. Dobra, już rozumiem. Te cztery okazje brudne, totalnie jak z dziecią. Co to jest za teoria, Alosik? Ej, znajdę wam filmik i pokażę wam, już to kiedyś pokazywałem. Pokażę wam filmik, jak wyglądało moje PS4 FAT przed czyszczeniem. Czyściłem chyba 1,5 roku temu. Po 5 latach ponad. Zaraz wam pokażę, czekajcie. Na szybciutko znajdę. Znajdę na szybciutko i wam pokażę. Ja zaprzeczę z drugiej strony. No z tą pieluchą to w sumie fakt, nie? Pieluchą to w sumie fakt, nie? Z tą pieluchą to w sumie fakt. Czekajcie, ja wam znajdę ten filmik. Na szybciutko. Bo naprawdę jest... W ogóle odpalasz gierkę i spokojnie mija do sobie pierwsze kilka minut i byłem jak ten gościu z tego czeskiego mema. Co się dzieje? Nie no, spoko. Jest naprawdę fajnie. Zapomniałem, jak ta gra się zaczynała. Dobra, już wiem. Freya atakowała ich na tych saniach. Czekajcie, znajdę to. Znajdę to i będzie gitarka. To nie może być daleko. Gdzie to jest? O, czekajcie, almost there. Almost there. Dobra, to będzie gdzieś tutaj. O! Sorry, że wygasiłem, ale... Przecież grałem w Sekiro na streamie. Tym gun co jest. Raczej nie będę do tego wracał szybko. Wybacz. Ej, no nie mogę znaleźć, kurde. O, jest, mam. Czy mogę to pobrać? Pobierz. Yeah, boy. Mam, guys. Patrzcie to. To było na radiatorze. To jest powód tego, dlaczego konsola brzmiała jak Jumbo Jet. Pełna pielucha to nie zawartość, pieluchy wylewająca się na plecy w foteliku samochodowym to jest to, co kręci, to jest twój dar. To jest grubo, nie? Puszczam jeszcze raz. No, fatkę trzeba też otworzyć. Trzeba ją rozebrać na czynniki pierwsze, nie? Żeby się dostać do tego radiatora. Bo on niby jest pod spodem, ale trzeba ściągnąć płytę główną, potem jeszcze taką blachę. Nie wiem, czy to jest heat pipe, czy jak to się tam nazywa. Nie, to nie jest heat pipe. I masakra. Ale grubo, nie? Cały radiator był po prostu zablokowany, nie? Przez taką grubą warstwę kurzu. Czy używam grabera? Grabera używam, grabasz.
Razera Ripsow HD. Czekajcie, bo nie mogę znaleźć Switcha. O, jest. Sorry, one who is ready to zresztą system in the most hard way. No, ale wiecie co mnie nakłoniło, bo mi ten hałas nie przeszkadzał. Ale wiecie co mnie nakłoniło do wyczyszczenia tej konsoli? Bo to latem ją czyściłem, pamiętam. Były dosyć spore upały. Wyskoczył wam kiedyś w Play 4 komunikat, że konsola ma za wysoką temperaturę i się automatycznie wyłączy. Bo mi tak. Po ponad 5 latach użytkowania konsoli, jak zobaczyłem taki komunikat, to mówię: o, okej, okay, coś się dzieje. Chyba czas na czyszczenie. I cichutka jest, powiem szczerze, że tylko napęd słychać po czyszczeniu. Powodem tego hałasu jest po prostu to, że ona, konstrukcja jej jakby przyczynia się do tego, że ona łatwo się brudzi w środku. I stąd ona emituje po bardzo krótkim czasie, w cudzysłowie użytkowania, tam po roku, dwóch, taki hałas. No piątka niby pod tym względem jest już lepiej. Wieki temu Tivat składał komputer na tym Jezusie niebieski, co ja nie dym poli do redaktora. O kurde. Ale był zapaszek pewnie. Kiedyś typowi robiłem lapkę, rozkręciłem go pierwszy raz, jak to zobaczyłem, to nie załapałem i miałem takie, czemu dali gąbkę na radiator? Mówię, taka gąbka. Nie no, to nowoczesny filtr węglowy, jak to Bakosan wspomniał. Kościu, pogodasz. Idź. Father, there's a gate up here heading towards the entrance to the mine. Co tam? Daj mi ładowarkę. Jaką ładowarkę? Do telefonu. Moją? Tak. Proszę. Czekaj, sekundkę. Get up here. I'll need your help lifting it. If. No, przyszła właśnie teraz, bo była z koleżankami na kawie. Gdzieś tam. A weź ten cały ziemniak, odpłynę na niego, ciśnie bekę z tej wolta, że nie odkleję folii schłodzenia. Sam wielki spec komputerowy, przykręcił dyskiem 2, że go wygięło. Oh, come on! You can jump that? Your knees aren't that bad. Atreus. Okay. You be able to freeze it? Dobra, tu trzeba zamrozić. Try again. I hope you can make that jump. It's another one of those wooden troughs. Może, że nie mówi. I wonder how the dwarves thought of stuff like this. Aye. Might be the great water base of convenience. Why do the work when you can get the wet stuff to do it for you? Angielski dubbing jest gorszy, grabasz, wiesz? Od tego, od polskiego. Jest słabszy po prostu. Oni w tym angielskim dubbingu brzmią jak kryminaliści jacyś wszyscy. Granie w GOVA po angielsku, tak, granie w Uncharted po angielsku? Nie zupełnie, bo granie w Uncharted po angielsku to jest dobra rzecz. A w GOVA no mniej dobra. Co to są za platformersy? Ładne te lokacje są, kurde, ładne są, no.
Nie, ja nie przepadam za dubbingiem w Uncharted. No, jak ja takie czytam takie komentarze, nie? Albo nauczycie się angielskiego. Masakra. Nie? A, bo tu się pewnie pojawi ten. Jak można grać z polskim dubbingiem w ogóle? Powinno się grać tak, jak gra została zaprojektowana. Mnie wkurza momentalnie, jak gra AAA nie ma chociaż polskich napisów. No trochę lipa, nie? Nie, naprawdę, jest. Jest, naprawdę, dubbing jest solidny w tym God of War'ze. Hey, wait, what do you mean by untold horrors? No, każdy gra jak cały wybór ma być. Dokładnie. Gdzie jest Lewiatan? Atreus, wiem co robi. O, Dark Souls. Gdzie on jest? Tu jest! Ej, a zrobili te polskie napisy do tej ósemki? Tak w ogóle? Ja sobie ósemkę niedawno kupiłem. Na PS5. A kupiłem PS5 wersję, czy PS4? Tak w ogóle? PS5 kupiłem wersję. A, okej. No, ale w tym Rezydencie to raczej tego dialogu nie ma tak dużo, nie? Chociaż... A tam była jakaś taka... Tam ponoć przez te keyshopy tego nie zrobili, nie? No turlosz się czy nie? Aha, notatki pseudonikowe. Włosi drom mordona po internetu, że Dying Light 2 nie ma makaronowych głosów, tymczasem Polacy i Resident Evil. No, pamiętam, bo to by się tak, te dwie sytuacje się jakoś tak pokryły, nie? A to co? A to po co? Aha, bo coś poruszyłem. Kurde, kopalnia jak w pierwszych Borderlandsach. Pamiętacie te kopalnie w pierwszych Borderlandsach? Kurde, pierwsze Borderlandsy miały bardzo fajne lokacje. Chciałem bardzo, żeby Final Fantasy czy JRPG te od Square Enix miały polskie napisy, bo po angielsku szybko się gubię w fabule. No nie dziwię się, Ilmarion. Dodatek też jest po angielsku. No, ale szczerze mówiąc, bo grałem w tego Residenta na streamie z GameCube'a, ten remake jedynki. Były powtarzalne, ale klimat miały. I miały charakterystyczne te lokacje, tak miło je wspominam, właśnie te kopalnie, tam się do tego biura wchodziło. Było takie fajne. Grałem w tego pierwszego Residenta i tam też było sporo tekstu właśnie. Takiego właśnie pseudonaukowego i nie było tak źle w sumie. Co ja mam z tym zrobić? No wiadomo, bordery to dwójka, nie? To jest kozacka.
Well, looks like the official entrance to the Mayan block. Był kiedyś chętny ograć któryś bordery w kopie i kogoś jeszcze do tego znać, to zapraszam serdecznie. Maybe this cable get us in. Powiem ci tak, chętny bym był, ale gorzej z czasem u mnie. Aczkolwiek trójkę bym chętnie ograł, bo nigdy nie grałem, także... A mam. Na playku. This way. Nice. A cross-platform jest, także... Także można grać pomiędzy platformami. Razem, bezproblemowo. Where are they all coming from? It certainly smells like we're headed into a mine. I think I can hear the water too. Slow down, Atreus. Take care. Be ready. No jest, Krosik, jest. So, I think I found where those wretches were coming from. They will overwhelm you quickly. Stay close! O kurde, co za goblino. Ale twardy. Wow. O kurde, o kurde. Zaraz mnie porobi. Kurde, jak te pełzacze się nie uspokoją, nie? Sobie ostrzami pogram. Jestem tłumaczeniem gier, to ja za bardzo nie rozumiem. Wydawcy się tłumaczą, że to zjada dużo budżetu, jest czasochłonne i tak dalej. To czemu taki pan Kamil jest w stanie solo przetłumaczyć całą grę w ciągu 2 tygodni, dając przy tym najtańszego Nerkola? To jest pan Kamil. Ty tłumaczyłeś grę, czy co? Co mam powiedzieć, czy mam wyjebane jajca? No tak jest, w takich... Co to jest? A, stąd przyszedłem. No ciężki temat to jest, kurde. No nie dali ciała, nie? Tak po prostu nie tłumacząc tej gierki na nasz rynek. Bo wydaje mi się, że my jesteśmy dosyć sporym rynkiem. Jeżeli chodzi o rezydenty. No to prawda, nie? Grabasz to nie jest duża gra. I'm sorry. I know you said not to, but I can't stop thinking about this. We spend all of our time fighting. Kiedy ja zjadłem te kabanosy? I don't get why we can't do that alongside Tyr. You do not know him. We saw his shrines. He's a leader. He stood up to Odin when no one else would. If he's done it before, why wouldn't he do it again? Images from long ago do not tell a whole story.
There's a door. Once we get off this, let's check there for Tyr. He's gotta be close. I can't help but feel like you're angry with me or something. Ever since we got to Svartalfheim, you've been critical of my every move. If you don't think I can lead us, just say so. It is not your competence that is in question. Okay, but what does that mean? Consider your intent. This place is huge. Must have taken ages to build. Another door. We'll have to check that one too. Bird's instructions do not say which one. Nope, we're on our own here. Czasami zgubi klatki, wiesz, przez internet. Bo ja mam tutaj ciężko z internetem. And that means freeing him from whatever prison he's in right now. Brace yourselves, friends. Sindri? And be careful exiting that thing. One foot at a time. There are loose, rusty nails. Najlepsza sprawa jest gramy w Supermassive Games. Pierwsza część Dark Pictures już po angielsku, bo ten naga była wydawcą i miała tytułku. Zmienił się wydawca, The Quarry już wyszło po polsku. Niedawno wyszła czwarta część Dark Pictures, jest już pod nowym wydawcą, jest po angielsku. No to trzeba czekać na jakąś zbiorówkę, nie? Po polsku. Takie bordery to rozumiem, że nie tłumaczyli, bo tam jest mnóstwo humoru i gier słownych, których za cholerę nie przetłumaczysz, to prawda. Gdzie to sens, gdzie logika? Premier Quarry, a Dark Pictures 4 dzieli jakieś 5 miesięcy, więc mieli czas. Ja wpierdolę taki serwer, że coś tak fajnie rozlewa, taki odsypek jakby, nie? Jak dobrze pamiętam, to tłumaczenie Resident 7 to był koszt około 8 tysięcy z implementacją do gry, no to nie jest duży koszt, mi się wydaje. Ja mam internet światłowodowy, aczkolwiek jesteśmy z Magną w takim okresie przejściowym, że mieszkamy u przyszłej teściowej i tutaj na piętrze troszeczkę nie wyrabia, wzmacniasz zasięgu i ten internet jest tu wolniejszy. No, dokładnie. No, ale tutaj też była radiówka taka, to załatwiłem tutaj, żeby rozkopali chodnik i przyciągnęli światłowód chociaż, bo inaczej to streamu by nie było. Ogromna kasa do tak małych firm jak Capcom. No, przy wydawaniu gry za kilkadziesiąt milionów, to te 8 tysięcy to na owocowe czwartki wydawałem, dokładnie tak. Wiecie co? To jest dobre Aha, okej. Okay. No ja mam ten... 500. Pół gigabita chyba. Nie wiem, ten internet jest dziwny. Raz 60 mega ściąga, raz 50. Za 5 dych, nice. Dobra, to jest dobre miejsce na koniec streamka, no bo ja na serio, tak jak mówiłem, przed 6 jest wstawanie. Także za dużo tego nie zostało z panka. Dobra, ulepszę sobie na następnym posiedzeniu. Także robimy zapisik. 6 godzin już. Grubo. Nie wiem, kiedy to minęło. Mega wciągająca gra. Pamiętajcie, staram sobie, że czegoś nie da się zrobić, to dawać coś kogoś, kto o tym nie wie. Przyjdzie i to zrobi. Polakaj. Dobra. Ja dziękuję bardzo wam za obecność. Bardzo mi było miło, że wpadliście. Dzięki jeszcze raz Bokosan za suba i dzięki bardzo temu Gnojowi, który tutaj zrobił najazd botów. Baw się... Przepraszam. Tylko tam nie forsuj się na tym biegu, pamiętaj, to po 30 zniszczy drogi, teraz pomyśl o nas.
Bardzo dziękuję Ilmarion za subika. Bardzo mi miło. Mega dzięki. Bardzo miły akcent na zakończenie tutaj od ciebie. Tylko a propos biegu, nie chcę się forsować, chcę się po prostu zmieścić w godzince i tyle. Tak będę biegł po prostu minutę dłużej niż normalnie mi zajmuje przebiegnięcie kilometra, także chyba się nie sforsuję. Mam nadzieję, że przebiegnę, bo miałem dosyć długą przerwę, a nie przygotowywałem się za bardzo, także zobaczymy. Najpierw będę szedł i tyle. Ale to też na takim biegu jest inaczej. Nawet psycha totalnie inaczej działa niż samemu się biega. Dobra, dzięki bardzo. Trzymajcie się. Do następnego. Było bardzo miło i zapraszam do pana Kuby z Gry Sprzed Lat, który bardzo fajnie się przedstawia na streamach, jak ktoś jeszcze u niego nie był. Także trzymajcie się. Do następnego. Baju. Ale i to za chwilę. I tak, albo, i tak trzeba powiedzieć, że te sceny z tego filmu były lepsze. Cześć Kasztan, siemaneczko, witajcie Rajdy, siema. Przed chwilą pokazałem tutaj na streamie dwa piękne filmy akcji prosto z dalekich Indii. Cześć Bakosan, także uwierzcie mi, kurwa, z butów byście wyskoczyli. John Woo, James Cameron, nie wiem jeszcze kto tam tworzy te filmy akcji w USA, NA, ale mogliby się uczyć od nich, nie? Cześć Piotrek, cześć Piotrek. Uwierz mi, że masakra jakaś, nie? Myślę, żeby któregoś dnia tak na chillu po prostu wziąć YouTube'a i odpalić gierki, znaczy nie gierki, tylko filmy z Indii, no nie? Bo można kurwa niezłą bekę zrobić. Cześć Ilmarion, witajcie. Obu was witam. Pierwszy raz u mnie na kanale, chyba najprawdopodobniej. Gramy dzisiaj w Donkey Kong Country 3 na Super Nintendo. Oh, bloody hell. W zasadzie jestem chyba na prostej drodze, żeby to ukończyć, ale u mnie to różnie bywa, nie? Z tymi tematami, co się kończą. Zostały mi chyba niecałe dwa światy do ukończenia całej gry.